Grałem na turnieju, nomen omen było to w turnieju w Rudniku. W Rudniku nad Sanem, gdzie odbywały się ciekawe turnieje. Było to tempo klasyczne i jeden z moich kolegów grał z przeciwnikiem i jego przeciwnik w ruchu numer 6 ruszył króla. Dotknął króla. Chciał dotknąć gońca, ale dotknął króla. No i mój kolega powiedział mu, no przykro mi, ale musi pan dotknąć, ponieważ dotknął pan króla. Nie byłoby to w tym nic jakiegoś przesadnie złego, gdyby nie fakt, że grał on z osobą, która miała Parkinsona. I ten człowiek się po prostu trzęsł ruszając. I zatelepało mu rękę akurat jak chciał dotknąć gońca. I mój kolega, 11-letni, staremu chłopowi z Parkinsonem kazał ruszyć królem w debiucie.